Hej, siemano ludzie sobie ksysony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i na samym początku chciałbym was poprosić, jakbyście mogli zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Was to nic nie kosztuje, a ja się będę cieszył i może ten odcinek trafi do większego grona moich widzów i nie tylko moich widzów, bo ostatnio YouTube naprawdę strasznie tnie zasięgi, co widzicie pewnie na moich filmach i... No nie dzieje się to tylko na moim kanale, bo oglądam też inne kanały większych twórców i też widzę, że coś jest nie tak. Więc nie wiem, co się dzieje, więc fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. A jak ktoś jest nowy, to jakbyście zasubskrybowali kanał, też będzie bardzo fajnie. Może uda nam się do końca roku uzbierać 120 tysięcy, bo jest nas prawie już 116. No o dziwo subskrypcje fajnie rosną, bo był taki moment, że stały te subskrypcje, a teraz rosną, a wyświetlenia stoją, więc no coś jest nie tak. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do zabawy. Dzisiaj bawimy się Robert Lewandowski kontra Mbappé. Takiego pojedynku jeszcze prawdopodobnie nie robiłem, więc zrobię, a będziemy się bawić puszkami. Puszkami oczywiście z Match Attax 21-22. Też troszeczkę jest mi przykro, bo została wysłana do mnie paczka z niemieckiego Panini z najnowszymi produktami i niestety ta paczka nie doszła. Już kolejny raz nie dostaję paczki, bo nie dochodzi, paczki wracają z powrotem. Nie wiem, co się dzieje, tak samo nie doszły do mnie najnowsze Jazzki Kity. No, nie wiem, co jest grane, może listonosz mnie nie lubi. Dobra, słuchajcie, bawimy się w pojedynek Bayern kontra PSG. Każdy z zawodników właśnie dostał paczuszkę, chciałem powiedzieć puszkę. I zobaczymy, ile Robert Lewandowski trafi u siebie w puszce zawodników z Bayernu, a ile Mbappé trafi w swojej puszce zawodników z PSG. Jeżeli tu wpadnie PSG, to się nie liczy, jeżeli tu wpadnie Bayern, to się nie liczy. A ogólnie liczymy wszystkie karty. Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy może jakiś autograf wpadnie. Ktoś tam gdzieś widziałem w jakimś komentarzu napisał, że Polska została trochę oszukana, bo nie dostajemy w puszkach autografów. No to tak nie działa, bo skąd ma maszyna wiedzieć, że o, wysyłamy teraz do Polski, to nie damy im żadnego autografu. To nie tak, to nie jest tak. Dobra, słuchajcie. Otwieramy. Proszę, lewy, to dla ciebie puszeczka. A tutaj takie zawiniątko dostanie Mbappé. Możecie napisać w komentarzu, którego piłkarza bardziej lubicie. I jedziemy. Zacznijmy sobie może od Mbappé. Czemu by nie? Liczymy wszystkie karty. Zobaczymy. No dobra. No więc tutaj mamy pierwszą limitkę. Limitka Sona. Ale jest to oczywiście Tottenham. Damy sobie limitkę tutaj. Kodzik na bok. I jedziemy, szukamy tutaj zawodników z PSG. Proszę bardzo, na dzień dobry, Polak rodak, Łukasz Fabiański, więc fajnie pasowałoby tam. No dobra, lecimy, mamy Leicester, Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, o, Tottenham, o, druga limitka. Dobra, damy sobie limitki tutaj, zobaczymy, jakie limitki trafią ci dwaj panowie. Tu mamy Sevillę. O, Zieliński. No dobra, no na razie nic nie wpadło z PSG. Ale zobaczymy. Tu Milan, Ajax. Znowu odwrócone. Liverpool, Manchester City. A, tak w ogóle nagrywając ten odcinek, to dzisiaj jest bardzo fajny mecz, bo ja ten odcinek wam nagrywam w sobotę. Dzisiaj Manchester United, Manchester City. O, mamy zawodnika z PSG, Diallo. Więc mamy tutaj jeden punkt dla Mbappé. Dobra, limitki dam na razie na bok. Mamy tutaj pierwszego piłkarza. Ansu Fati, Barcelona. Tutaj mamy Real Madryt. I czy coś jeszcze będzie? O, Szczęsny. Ibra. Tutaj mamy Lemara. I odwrócone karty. Dobra, bierzemy tak. Mamy tutaj Oblaka. Na karcie specjalnej. Jest Karim Benzema, który no rozkręca się coraz to bardziej. Tu mamy zawodnika z Borussii, Tottenham, Bayern. O, zobaczymy, ile który trafi z przeciwnej drużyny. Więc zrobimy tak. O, tutaj mamy Liverpool. O,
coś odwróconego będzie. Liverpool i z PSG. Będzie tu ktoś z PSG, aż się przykleiło. Tu mamy jeszcze Sabicera i Szaboszalaj. A tutaj z PSG Angel Di Maria. Ale jest zawodnik z PSG, więc mamy dwóch zawodników. Dwóch zawodników trafił Mbappé. Zobaczymy, ile trafi Robert Lewandowski w swojej paczce. No i Mbappé trafił jednego z Bayernu. Mamy tutaj na limicie Haalanda. Boom. Kodzik. I mamy tak. Romy. Znowu Szczęsny. Znowu Ibra. Znowu Lemar. I tutaj Liverpool. Logo. O matko, co to tak poobkręcane jest? No i zobaczymy. O, jest druga limita. Stonsa. Tu jest druga limitka. Barcelona, Real Madryt, Borussia, Chelsea, West. Dobra, Leicester i jest Bayern. Jest Bayern, Pavard. O, niech sobie będzie tutaj. No i zobaczymy, czy jeszcze tu ktoś z Bayernu wpadnie, czy nie. Uwaga. Manchester. O, pięknie. Tu jeszcze Messi w Barcelonie na karcie kapitana. No i karty specjalne. Będzie kozaczek. Będzie kozak. Ciekawe, kto to będzie. Tutaj mamy sygnaturkę oczywiście z Liverpoolu. Manchester United Fernandez. Claudio Bravo. Bissaka. I uwaga, zbliżamy się. Tutaj będzie... Dobra, zróbmy inaczej. O, niech będzie od tyłu, to już będziemy wiedzieć, co nie. Tu jest PSG. I słuchajcie, o, ale pięknie się trafiło. Elegancko, Pro Elite. No, te karty są mega, mega kozackie. I jeszcze z Realu Madryt wpadł mi Hazard, więc jestem mega, mega zadowolony. A jeżeli chodzi o pojedynek, no to wygrał Mbappé. Trafił dwie karty z PSG, jedną kartę z Bayernu. To oczywiście tak poza. Ale wy też trafił jedną kartę z PSG, no i niestety trafiła się tu jedna karta z Bayernu. Czyli wygrywa Mbappé. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!